Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11:30 na antenie Radia Elka Jarocin 101,8 FM. Na naszym radiowym zegarze minęła godzina 11:30. Kamil Bachosz, witam i zapraszam na program Samorządowy Jarocin. Moim Państwa gościem jest pan Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, zacznijmy ten program od takiej smutnej informacji, bo niedawno zmarł były radny miejski, strażak, społecznik Krzysztof Roszak z Witaszyc. Jak pan będzie wspominał tą osobę? Tak, to bardzo smutna wiadomość, bo rzeczywiście bardzo szybko zszedł z tego świata i w młodym wieku Krzysztof Roszak, który w latach 2006-2010 był radnym, kolejną kadencję 2010-2014 również był radnym miejskim i od też 2001 bodajże roku pełnił funkcję gminnego prezesa OSP, także tutaj oczywiście nieodpłatnie, nie pobierał za to wynagrodzenia przez wiele lat. I w tych trudnych i w tych dobrych chwilach w Radzie Miejskiej zawsze wspierał cenne inicjatywy i propagował pozytywne działania na terenie całej gminy, ale też stawiał opór złu, które też przez jakiś czas zapanowało i chciał tutaj walczyć z tym i walczył skutecznie. Także bardzo odważny człowiek, który nie bał się przeciwstawiać, nawet ryzykując wyrzuceniem z pracy. Wtedy, kiedy chwile dla nas, dla ziemi jarocińskiej były trudne, zawsze stał po tej dobrej stronie. No, należy tutaj też wspomnieć, że pewnie jednostki nasze, przynajmniej te, które są w krajowym systemie, są doskonale doposażone w nowe samochody, w sprzęt ratowniczy, gaśniczy i gdyby tak przeprowadzić analizę wszystkich jednostek OSP w Polsce, to pewnie nasze jednostki są jedne z najlepiej wyposażonych i doposażonych w sprzęt i samochody w Polsce. I tu należy podkreślić właśnie zasługi i rolę Krzysztofa Roszaka, który w tym tygodniu został pochowany, bo on w tym czasie, kiedy podjęliśmy decyzję, że przede wszystkim musimy zmodernizować sprzęt OSP tak, aby strażacy bezpiecznie sami mogli dojechać do akcji, ale też skutecznie mogli tą akcję przeprowadzić, a stary sprzęt, który był przed 2002 rokiem, no nie zabezpieczał tego. I tu wiele lat pracy i współpracy Krzysztofa, który zawsze lobował na rzecz strażaków, no bo w tym czasie też, kiedy był radnym, był gminnym prezesem OSP. I w tych latach kolejno wymienialiśmy sprzęt przede wszystkim w jednostkach, które są w krajowym systemie. Także tutaj wielka zasługa, czapki z głów dla Krzysztofa, który wiele lat współpracował ze mną w gminie i osiągnięcia tutaj są i widać je we wszystkich jednostkach OSP w naszej gminie. Będzie panu brakowało tej osoby? Będzie, bo zawsze był pogodny, zawsze pozytywnie nastawiony, z humorem, ale też zdeterminowany do osiągania celów i zawsze tutaj współpracował z nami, także zawsze myślał pozytywnie o całości. Nigdy nie pytał o wynagrodzenie, jak był prezesem, przecież pracował bezpłatnie. Także walczył tutaj dla jednostek o doposażenie, a nie o swoje wyposażenie. Nigdy o to nie pytał. Także bardzo pozytywny człowiek i szkoda, że tak szybko Krzysztof od nas odszedł. I będziemy go cieple i mile wspominali. Panie burmistrzu, zmieńmy temat. Przekazaliście pieniądze na remont kościoła w Jarocinie i w Golinie. Na jakie remonty te pieniądze zostały właśnie przekazane? Postanowiliśmy tutaj wspólnie z radnymi na wniosek parafii Świętego Marcina, to nasza patronacka parafia, która jest tuż przy naszym ratuszu i jest chlubą naszą, dlatego że przede wszystkim ksiądz Dariusz Matusiak i parafianie dbają o tą parafię i to nie pierwsza inwestycja, jaka jest. I doceniamy tą inicjatywę i parafian, i księdza
prałata Dariusza i chcieliśmy przyłączyć się jako władza, bo to przecież nasze zabytki tutaj, to jest własność mieszkańców i chcemy tutaj współpracować w ochronie tych zabytków. I ktoś by powiedział, no taki przepiękny kościół świętego Marcina, przepięknie w środku wygląda, zadbany i tak dalej. Natomiast no, są pewne rzeczy, których często nie widać, jak w przypadku kościoła świętego Marcina. Wilgoć, która pociąkała na murach, była dość poważnym zagrożeniem do prawidłowego funkcjonowania kościoła, ale też i wyposażenia, które tam jest. I tutaj podjęto decyzję o właśnie odwodnieniu kościoła i zapobieganiu pociąkania wody w mury kościoła. I to cenna inicjatywa i wydaje się, że trzeba było to zrobić i też wola ze strony radnych, aby tą inicjatywę wesprzeć. Podobnie tutaj sanktuarium w Golinie, które od kilku lat wspieramy i środkami unijnymi, i gminnymi. Z zewnątrz ten kościół został zabezpieczony, odnowiony i gdyby nie te środki i z gminy, i parafian parafii golińskiej, no to no, przypuszczalnie pewnie mógłby się kiedyś ten kościół nawet przewrócić przy jakichś wichurach. I tu wielka praca została zrobiona wcześniej już, przy współpracy z parafianami, którzy hojnie finansowo wspierali ten projekt i gminy, i środków unijnych, i całego stowarzyszenia w Golinie. I tutaj podjęto kolejną inicjatywę, tym razem odnowienia malowideł, które znajdowały się na kościele i renowacji tych XVII-wiecznych dzieł sztuki, które myślę doskonale jakby wypełnią przepiękny ten zabytkowy kościółek, który w Golinie się znajduje. I na wniosek tutaj i parafii, i Michała Sołtysa, Janusza Wojtczaka, i Hirka Grygla, i Armona Igora, którzy aktywnie tam działają, i Karola Matuszaka, wsparliśmy tą inicjatywę, tym bardziej, że powiat jarociński odmówił wsparcia i pomocy temu kościołowi, co jest trochę mało zrozumiane, bo w innych gminach wspierano, chociażby w Górze z oporem, ale ta pomoc była. Natomiast tutaj odmówiono jakiejkolwiek pomocy. Jest to przykre, ale to też efekt jakby wyrzucenia ziemi jarocińskiej z koalicji i przejęcia przez partię PSL. PO i PiS, i ich głównym celem wydaje się nie jest inwestowanie, bo dróg nie robią w ogóle na terenie naszej gminy, oprócz jednej zakrzewskiej w Golinie, tylko przejadanie. No, tak jak ja jestem sam burmistrzem w Jarocinie, a tam jest 4 starostów na etatach, także no w tej chwili 3, bo jeden już się dorobił do emerytury i nie może przekroczyć już tej kwoty pewnie. Także to tyle, jeżeli chodzi o te kościoły. To panie burmistrzu, zmieńmy temat, bo zbliża się Jarocin Festiwal i koncert na otwarcie tego festiwalu. Jan Karbarek wystąpi i można już nabywać bilety na to wydarzenie. Tak, można na to wydarzenie i na festiwal też. Ja myślę, że jarociniacy już zakupili te promocyjne bilety, ale tutaj ten koncert będzie szczególny Jana Karbarka na rynku. I trochę też formułę zmieniliśmy. W zeszłym roku koncerty na rynku były płatne. W tym roku podczas festiwalu będą bezpłatne. Nie będzie tego ogrodzenia z czarnymi foliami i te występy na rynku będą bezpłatne. Oprócz właśnie tego jednego Jana Karbarka, to wybitna jazzman światowej sławy, którego ojciec był mieszkańcem gminy Jarocin z miejscowości Osiek. Podczas II wojny światowej był wysiedlony do Norwegii na roboty przez hitlerowców, a po wojnie tam pozostał i tam też urodził się Jan Karbarek, który ma tutaj na terenie naszej gminy rodzinę i wystąpi 12 lipca w godzinie 20:30 w czwartek na jarocińskim rynku. Zachęcam nawet tych, którzy specjalnie w muzyce jazzowej nie gustują,
to tak doskonałe wykonanie i takie utwory, jakie tu zagra Jan Gerbarek, myślę, że spowodują też inne spojrzenie na tą muzykę, że jest to piękny rodzaj muzyki, tym bardziej, jeżeli będzie w tak genialnym wykonaniu Jan Gerbarek Group. Panie burmistrzu, zmieńmy po raz kolejny temat, bo zakończyła się budowa drogi Wojska Polskiego w Golinie i już w niedzielę będzie z tej okazji wielka impreza. Tak, tutaj kończymy budowę tej drogi. W tym tygodniu definitywne zakończenie budowy i mieszkańcy Goliny pod tutaj przewodnictwem Michała Sołtysa, z którym żeśmy tą drogę obiecali, że wykonamy i dotrzymujemy słowa. Droga została wykonana. Michał Sołtys wspólnie z wykonawcą firmą Drobut, która zresztą jest z Goliny, siedzibę ma i zakład w Golinie. Z tej okazji zakończenia budowy drogi robią festyn dla mieszkańców otwarty, który będzie w niedzielę o godzinie 15 przy kościele, na który serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny, nie tylko te mieszkające przy ulicy Wojska Polskiego w Golinie, ale wszystkich parafian z całej Goliny, Stefanowa, i również jest to otwarte dla innych mieszkańców. Będzie wiele atrakcji dla dzieci i tutaj szczególnie chcemy wspierać właśnie takie zabawę, taką zabawę razem z całymi rodzinami, stąd zapraszamy wszystkich. Będzie też zespół, który zagra o godzinie 19:00, zespół D-Bomb, przy którym będzie można się bawić i cieszyć z tejże radosnej okazji zakończenia budowy ulicy Wojska Polskiego. No właśnie, dzieci też się będą mogły niedługo bawić, bo zbliża się zakończenie roku szkolnego, które jest już jutro. Co gmina Jarocin przygotowała dla tych najmłodszych podczas tych 2-miesięcznych wakacji? Tutaj rzeczywiście wsłuchujemy się w głos młodzieży i bardzo dobrze, że Młodzieżowa Rada Miejska podjęła temat basenu i zwróciła nam uwagę, żeby nie zapomnieć, że w tym roku basen odkryty będzie nieczynny, bo go po prostu nie ma ze względu na budowę obiektów sportowych, bo to nie tylko lodowisko, ale szereg obiektów sportowych, które jest w trakcie realizacji przy Jarocin Sport, a będzie tam kręgielnia, lodowisko 20x40, salki do ćwiczeń, salki do rykoszetu, sale konferencyjne. Ze względu na tą budowę basen jest nieczynny i wsłuchując się w głos tej młodzieży, która postulowała, żeby wykupić tutaj, czy pomóc w jakiś sposób możliwości korzystania z basenów, zaproponujemy, myślę, że bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla wszystkich dzieci i młodzieży do 16 roku życia, a mianowicie podczas wakacji będą mogli korzystać z basenu krytego za złotówkę. Od godziny 8 do 18 za złotówkę 2 godziny. Także to jest, myślę, super promocja, bo będziemy musieli oczywiście spółce zapłacić za to z budżetu gminy, ale tutaj chcemy wspierać aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży, stąd przeznaczymy z funduszu alkoholowego część pieniędzy z budżetu gminy, aby dopłacić do tych biletów dzieci i młodzieży za złotówkę 2 godziny. Również jakby wsłuchując się w postulaty tych, którzy chcieliby pojechać do Żerkowa na basen, chcemy uruchomić linię, która zawiezie na basen rano i przywiezie po południu, również za złotówkę. Za złotówkę w obie strony. Dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Także tutaj będzie można albo z jednej, albo z drugiej opcji skorzystać. Myślę, że to jest fajna rzecz dla naszych najmłodszych mieszkańców. To tą wakacyjną informacją zakończmy dzisiejszy program. Moim Państwa gościem był pan Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Dziękuję panie burmistrzu. Dziękuję panu, dziękuję państwu, a dzieciom i młodzieży życzę miłych wakacji i zapraszamy na baseny. Kamil Bachocz, także dziękuję za dzisiejszy program. Zapraszam na kolejne audycje samorządowe Jarocin, które na antenie Radia LK w każdy czwartek o 11:30. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie.
Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11.30 na antenie Radia Elka Jarocin 101,8 FM.